Bracia i siostry, witam was serdecznie, wszystkich również tych, którzy zechcieli dzisiaj zasiąść przed telewizorem, czy tam przez komórkę. Dzisiaj również będziemy rozważali Słowo Boże. Taką jedną uwagę mam, tylko tutaj leży taka Biblia czarna. Pismo Święte. Jedyny znak, który tu jest, to jest taki właśnie zielony listek z napisem serdeczności. Jeśli ktoś wie, że to jest jego Biblia, to jest to tutaj do wzięcia. Ja sobie pozwolę to przesunąć, bo mam miejsce na moją. Zanim będziemy rozważać Słowo Boże, pochylmy głowy, skłońmy swoje głowy, ale przede wszystkim serca. Dobry Boże, jakże wdzięczni Ci jesteśmy, że Ty jesteś niezmienny, Panie. Że Ty, Panie, umiłowałeś nas wieczną miłością. Tobie zawdzięczamy to, Panie, że możemy przychodzić przez Twój piękny, Panie, majestat i możemy do Ciebie mówić, Tatusiu. Tobie, Panie Jezu, dziękujemy za to dzieło wolności, wyzwolenia. Przez Twoją śmierć, Panie, otrzymaliśmy dar życia. Dzisiaj również Tobie składamy hołd i dziękujemy. Pragniemy, aby ten czas tutaj był, Panie, przepełniony Twoją prawdą, słowem, które nam dałeś. I aby ono kładło, Panie, takie podwaliny naszej wiary, Panie. Abyśmy z ufnością każdego dnia, Panie, staczali bój wiary. Abyśmy, Panie, godnie żyli, aby nasze życie nie przynosiło ujmy, Twemu Słowu. Pobłogosław nam ten czas, Panie, i rozważanie Słowa Twego, aby prawda Twoja dotykała naszego serca. W imieniu Jezusa, Ojcze. Amen. Od dłuższego czasu ci, którzy śledzą i chodzą na te spotkania, wiedzą, że tematem przewodnim, który rozważamy, jest to, czy możemy widzieć lub słyszeć Boga dzisiaj. Ze wszystkich tych naszych rozważań, które mamy i doświadczeń, które przeżywamy, jednoznacznie widzimy, że odpowiedź ta jest twierdząca. Rozpoczęliśmy od jakiegoś czasu rozważać sposoby komunikowania się Boga z człowiekiem. I do tej pory mieliśmy kilka takich właśnie przedstawionych w Słowie Bożym sposobów, o których mówi Słowo Boże, a które dotyczą również czasów, w których żyjemy, a więc czasów ostatecznych. Widzimy, że słowa, które zapisane są w księdze Joela, a które przytacza apostoł Piotr w dniu zesłania Ducha Świętego, wyraźnie mówi nam o tych sprawach, które już do tej pory badaliśmy w świetle Słowa Bożego, a więc będą mieli w tym pokoleniu i sny, i wizje, i jak mówiliśmy ostatnio, okoliczności. Również aniołowie przynoszą pewne poselstwo ludziom jako posłańcy Boży, gdzie objawiają Jego wolę, przynoszą Jego poselstwo. Mówiliśmy o znakach i cudach. Ostatnio wspominaliśmy również o tak zwanych otwartych lub zamkniętych drzwiach, gdzie Bóg poprzez wydarzenia w naszym życiu gdzieś kieruje nas tam, gdzie najlepiej widzi nas i gdzie czy praca, czy nasza obecność jest jak najbardziej wskazana. Mówiliśmy również, że można słyszeć bezpośrednio Boży głos. Dzisiaj chciałbym, abyśmy spojrzeli, mówię o głosie, który pojawia się wewnątrz, a jest to wewnętrzny głos Ducha Świętego. Ten słyszalny głos niejednokrotnie w naszym wnętrzu, który jest bardzo istotny. I nie wspomniałem tu do tej pory o Słowie Bożym, który jest właśnie takim dla nas fundamentalnym przekazem woli Bożej i głosu Bożego do naszych serc, ale myślę, że nie doceniamy w wielu wypadkach i
nie bierzemy pod uwagę działania Ducha Świętego i Jego roli w tym właśnie dziele przekazywania Bożego poselstwa do nas w czasach dzisiejszych. Jest wiele wersetów, które pokazują nam rolę Ducha Świętego w tym nowym powołanym przez Pana Jezusa Chrystusa Kościele. I rozpoczniemy sobie dzisiaj rozważanie od 8 rozdziału listu do Rzymian, 14 werset będę czytał, gdzie tutaj wielu z nas również zdaje sobie z tego sprawę i ten werset tak dobitnie pokazuje, identyfikuje dzieci Boże. W tym liście do Rzymian w 8 rozdziale, 14 wersecie apostoł Paweł mówi, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. A więc to jest stwierdzenie jednoznaczne i prawda Boża, która przed nami czyni bardzo duże wyzwanie. Nie wiem, czy wielu z nas, niejednokrotnie badając to wyzwanie, które tu jest zawarte w Słowie Bożym, tak osobiście do siebie przyjęło. Czy mnie Duch Boży prowadzi? Jaka jest relacja moja z Duchem Świętym? Jak ja dzisiaj odbieram, rozumiem i jestem w stanie zidentyfikować działanie Ducha Świętego w moim życiu? Ten fragment i kilka innych tak dobitnie nam to potwierdzają. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, gdzie czytamy wypowiedź Pana Jezusa w 10 rozdziale. Tutaj w tym fragmencie, w 20 wersecie, sam Pan Jezus tutaj mówi nam, 10 rozdział Ewangelii Mateusza, i kiedy rozmawia z swoimi uczniami, tutaj w 20 wersecie mówi o prześladowaniach, doświadczeniach, i w 20 wersecie mówi, bo nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Ojca waszego, który mówi was. A więc widzimy, że nam tak dokładnie pokazuje, że jesteśmy dziećmi Bożymi, Duch Boży mieszka w nas i On mówi do nas. On mówi przez nas. A więc widzimy, jakże ważny i istotny to jest element życia chrześcijańskiego. Myślę, że w wielu wypadkach nie doceniamy i powiedziałbym, w wielu społecznościach nie kładzie się nacisku na Ducha Świętego. Że obecność Ducha Świętego jest czasem zasygnalizowana, ale tak naprawdę kim On jest i jakie dzieło wykonuje w naszym życiu, tak w wielu wypadkach jest zatarte, tak w wielu wypadkach jest niedocenione. Czytaliśmy tutaj list do Rzymian, 8 rozdział, otwórzmy go jeszcze na chwileczkę, ale przeczytajmy 9 werset. Niekiedy ludzi, którzy są nowonarodzeni, ludźmi, którzy dopiero są na początku drogi tej z Panem Jezusem Chrystusem, kiedy czyta ten werset, to niektórych paraliżuje wręcz. 8 rozdział listu do Rzymian i apostoł Paweł mówi, a wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Powiem wam, że ten werset robi wielkie zamieszanie wśród wierzących. Ludzi odrodzonych. Ludzi, którzy nie przeżyli chrztu w Duchu Świętym. Ale tutaj w tym akurat podkreśleniu przez apostoła Pawła wydarzeniu on mówi, jak widzicie, do Galacjan przedstawia ciało, które jest jeszcze tym naszym elementem, który niejednokrotnie nas cały czas kieruje, jakbym powiedział, w dół, a więc słabości, naszych grzechów, upadków i Duch Boży, który kieruje nas do góry. I on mówi, wy, którzy jesteście Chrystusowi,
wy, którzy jesteście prowadzeni przez Ducha, a więc widzicie, nie żyjecie w ciele. Oczywiście żyjemy w ciele, ale nie podlegamy ciału, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. A więc dla nas powinno być wyzwaniem do tego, aby docenić to, co Bóg uczynił, że Duch Boży mieszka w nas, że staliśmy się Jego mieszkaniem. A z drugiej strony, aby zweryfikować tą relację, jaką my mamy osobistą, więź z Duchem Bożym. W pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł w 3 rozdziale również podkreśla tą ważność Ducha Świętego w naszym życiu. Pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział i tutaj 16 werset mówi nam: czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? My te wersety znamy, ale tak czy naprawdę znamy je osobiście? Czy zdajemy sobie sprawę, o czym ten Paweł tu mówi? On robi jakby znak zapytania i mówi: czy wy nie wiecie, w jakiej wy jesteście położeniu, w jakiej sytuacji? Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Bożą i że Duch Boży mieszka w was? On tego nie mówi tak sobie. On zdaje sobie sprawę, że wielu ludzi żyjąc wtedy i będąc nawróconymi nie wiedziało o tym. Albo przynajmniej nie prezentowało tego w swoim życiu. Popatrzmy na list do Efezjan. Apostoł Paweł tutaj w tym fragmencie również w 4 rozdziale wyrażając myśli i prawdę o Duchu Świętym w 4 rozdziale i w 30 wersecie ze smutkiem mówi o relacji z Duchem Świętym. On to mówi z doświadczenia. On tego nie mówi teoretycznie. On nie mówi to tak, no wiecie, może się coś takiego wydarzyć. Ale myślę, że on jest poruszony i tutaj w tym fragmencie Słowa Bożego zwraca taką dobitną, dosyć dobitnie uwagę na to, co występuje między ludźmi nawróconymi. On w 30 wersecie mówi: a nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Nie zasmucajcie Ducha Świętego. Znowu postawię pytanie. Czy ktoś z nas kiedyś zadawał sobie pytanie, czy ja w swoim życiu zasmucam Ducha Świętego? Czy swoim postępowaniem, czy swoim życiem, czy swoimi wypowiedziami, czy swoim zachowaniem zasmucam Ducha Świętego? Czy takie refleksje i myśli są w naszym sercu? Ja myślę, że powinniśmy na to zwrócić uwagę. Ja myślę, że Paweł nie mówi tak tego tylko na wyrost, ale zwraca nam uwagę, że to jest bardzo istotne, żebyśmy tą relację z Duchem Świętym mieli. Chciałbym tą analizę dzisiaj i odpowiedzi, które na te pytania, załóżmy tu postawione przez apostoła Pawła, abyśmy mogli uzyskać przez Słowo Boże. Popatrzmy, Pan Jezus żyje na ziemi, rozmawia z uczniami, wie, że zbliża się Jego czas odejścia, że zostanie zabity, że później pójdzie do nieba i w wielu wypadkach mówi o tej sytuacji, kiedy uczniowie pozostaną sami. Kiedy otwieramy Ewangelię Jana, 14 rozdział, tutaj Pan Jezus tak już konkretnie do nich, wiedząc, że się zbliża ten moment, mówi bardzo istotny przekaz. 14 rozdział Ewangelii Jana i tutaj 16-17 werset. Pan Jezus mówi: ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie.
Patrząc na ten werset, to Pan Jezus mówi: mój Ojciec pośle i da wam innego pocieszyciela. Ja jestem pierwszym pocieszycielem, Pan Jezus mówi, ale ja muszę odejść. I ja odchodzę i na to miejsce przyjdzie posłany od Ojca inny pocieszyciel. I on z wami zostanie na wieki. A więc widzimy, że ten tutaj pomocnik, ten, który wspiera, ten, który pomaga, z którym mieli relację, oni tą relację mieli z Panem Jezusem na co dzień, uczniowie, gromadzili się wokół Niego, chodzili z Nim, słuchali Go, oglądali dzieła, które mówił. Dotykali, powiedziałbym, w tych wszystkich wydarzeniach prawie że nieba. Pan Jezus pokazywał im prawa, które zachodzą w Królestwie Bożym. Przygotowywał ich serca do tego, aby umieli po prostu myśleć i cały czas kierować swój wzrok ku niebu. I mówi: teraz odchodzę, teraz nie będziecie już mieli takiego ze mną kontaktu. Ale mówię, zostawiam kogoś, kto mnie zastąpi tu. A więc widzimy, że zostawia kogoś, gdzie jego pragnieniem jest, żebyśmy mieli z nim relację podobną jak z Panem Jezusem, gdy chodził w ciele. I tym kimś jest Duch Prawdy, tym kim jest Duch Święty. Widzimy tutaj w tym wskazówce, którą daje, mówi: świat go nie przyjmie, świat go nie może tutaj, jak widzimy, przyjąć. Natomiast nie widzi go, ale wy go, jak tutaj mówi, możecie wiedzieć, wy go znacie. I on mówi, że przebywa wśród was i w was będzie. Duch Święty nie był posłany jeszcze na ziemię. Pomazanie Duchem Świętym i uświęcenie było. Natomiast widzimy, że w tej roli Duch Święty jeszcze nie był. Natomiast tutaj Pan Jezus mówi: bo przebywa wśród was i w was będzie. Chciałbym zwrócić uwagę tutaj na to sformułowanie, które wyraźnie mówi, że ten kontakt z Duchem Świętym już macie. Dlaczego? Bo macie ze mną kontakt. Jak mu zadano pytanie, jak widzimy w Ewangelii Jana w 14 rozdziale i tutaj w 7 wersecie, to Pan Jezus mówi: gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali, odkąd go znacie i widzieliście go. A więc patrząc na Jezusa, widzieli Ojca, choć oczywiście nie widzieli Ojca bezpośrednio. Ale to wszystko, co reprezentował Pan Jezus, reprezentował również przedstawiając Ojca. Wydaje mi się, że Pan Jezus w tym fragmencie powiedział podobnie. Przeze mnie, bo ja jestem jedno z Duchem Świętym. Tak jak jestem z Ojcem jedno, tak jestem z Duchem Bożym, z Duchem Świętym jedno. Patrząc na mnie, mając relację ze mną, gdy przebywałem wśród was, to tak jakbyście mieli cały czas też kontakt z tym, którego zostawię, przyślę wam Ojciec, a którym jest Duch Święty. Widzimy tutaj w tym fragmencie również 13 wersetu 14 rozdziału, gdzie czytamy: i o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Widzimy, że te wszystkie elementy poznania, możliwości Ojca, powiedziałbym, znajdowały się w tej naturze jako człowieka w Panu Jezusie Chrystusie. Podobnie myślę, że jest sprawa z Duchem Świętym. Ojciec, Syn i Duch Święty są jedno, są Bogiem. Nie potrafimy tego zrozumieć, ale myślę, że to jest istotny element, o którym postaram się w najbliższym czasie powiedzieć. W 26 wersecie 14 rozdziału mówi: lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam przekazałem, powiedziałem.
A więc widzimy, że ten Duch Święty, który przychodzi, on ma tutaj rolę nauczyciela. On ma również tego, który przekazuje wszystko to, co Pan Jezus przekazywał, będąc tu na ziemi. A więc on musi do nas mówić, a więc naszym zadaniem naczelnym powinno być mieć z nim relację. Umieć rozróżnić jego głos, usłyszeć go w tym zgiełku tych wszystkich naszych myśli wewnętrznych i tak dalej. On jest duchem, a więc to jest sprawa w sferze duchowej. I tak jak Pan mówi, ze mną mieliście społeczną, dotykaliście, słyszeliście te wszystkie rzeczy, które ja mówię i przekazuję i was pouczałem, to ten Duch, który przyjdzie i będzie waszym pocieszycielem, przewodnikiem, to widzimy, że on tutaj musi mieć z wami relację. On was nauczy wszystko, on wam przypomni. Jak? W jaki sposób? Ano w taki sposób, że będzie do nas przemawiał. A to w taki sposób, że musimy go umieć usłyszeć w swoim życiu. Coś tak bardzo istotne. A więc widzimy, że ten Pocieszyciel, Duch Święty, został w miejsce Pana Jezusa tutaj na ziemi. Zostaje z Kościołem zwierzącym na wieki, a więc do końca. I on jest tym, który, jak widzimy, przekazuje te wszystkie prawdy, które pochodzą od Ojca, a również od Syna. Pozostanie z nami na zawsze. Widzimy, że świat go przyjąć nie może. To nie jest to, że Pana Jezusa widzieli. I obojętnie kto, jaką miał do Niego stosunek, widział Go, co robi, co czyni i tak dalej. Ale Ducha Bożego nie potrafią zobaczyć. Duch Święty jest duchem. On nie jest w sferze materialnej w postaci jakiejkolwiek przedstawiony. Można powiedzieć w tym momencie, znając dokładnie i mając relację z Duchem Świętym, Pan Jezus mówi, tak jakbyście mieli relację ze mną. Tak jakbyście mieli relację z moim Ojcem. Ten 14 rozdział tak bardzo nam to pokazuje. Kiedy czytamy ten fragment Słowa Bożego i kiedy Pan Jezus tak mówi w 19 wersecie, jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie, lecz wy oglądać mnie będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a ja w was. Wiecie, to są takie, można powiedzieć, abstrakcyjne pojęcia dla nich. Judasz Iszkariota tak zebrał się na odwagę, bo to tak czasem jest, wiecie, ktoś coś mówi, my taką mądrą minę robimy, że wszystko wiemy, rozumiemy, ale tak właściwie nie rozumiemy, tylko boimy się przyznać do tego. Ale Judasz Iszkariota tak zebrał myśli i mówi, no halo, to nie jest dla mnie jasne. To jest rozmowa, którą załóżmy Panie z nami przeprowadzasz, ale ja nic z tego nie rozumiem. I ma odwagę powiedzieć. 22 werset mówi, Panie, cóż się stało, że masz się nam objawić, a nie światu? I Pan Jezus odpowiada mu. Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. No, wiecie, to jest coś nadprzyrodzonego, to jest coś cudownego. Z jednej strony Pan Jezus mówi, odchodzę, ale wy będziecie mnie wiedzieli, będziecie słyszeli. Jeżeli będziecie mnie miłować i będziecie wykonywać to, co ja nauczam, to ja i Ojciec umiłujemy was i przyjdziemy do was. No, na pewno tutaj to wytłumaczenie coś tam dało i wyjaśniło, ale czy tak do końca? Ale Pan Jezus później nawiązuje do Ducha Świętego. I mówi, lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Skoro Pan Jezus by przyszedł do nas i był,
to Duch Święty by nam nie musiał wszystko przypominać nic, bo by zrobił to Pan Jezus. Ale my musimy zrozumieć, że Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty są jedno. Kiedy patrzymy na dalsze rozważania Słowa Bożego, to tutaj w tym, załóżmy, fragmencie 16 rozdziału Pan Jezus mówi w 7 wersecie. Lecz ja wam mówię prawdę. Kiedy Pan Jezus nie mówił prawdy? Pan Jezus mówi, ja jestem prawdą, drogą, prawdą i życiem. Ale tu podkreśla, ja wam mówię prawdę. Wy pewnych rzeczy nie rozumiecie, ale posłuchajcie, bo ja wam mówię w tej chwili prawdę. Jaka to jest prawda? Lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. Słowo Boże tak podkreśla ważność Ducha Świętego w naszym życiu. Jaka ona jest bardzo istotna, ale czy my tak naprawdę zdajemy sobie sprawę i żyjemy tym, powiedziałbym, pouczeniem i ważności relacji z Duchem Świętym? Mogę powiedzieć, że bez Ducha Świętego nie ma życia chrześcijańskiego. Mogę powiedzieć, że bez Ducha Świętego Kościół kostnieje. Życie chrześcijańskie staje się suche, monotonne. Brak w nim życia. Ludzie często potem zwracają się do świata. Bardziej atrakcyjne stają się rzeczy świata, gdzie później one wchodzą do Kościoła. Myślę, że bez Ducha Świętego Kościół staje się martwy. Nie ma tam życia. Zresztą Słowo o tym też również mówi. Kościół bez Ducha Świętego i jeśli się nie docenia Ducha Świętego, uważam, że staje się instytucją kościelną. Albo można powiedzieć klubem towarzyskim, który ma tylko nazwę chrześcijańską, która wskazuje na to, że jest mowa o Panu Jezusie i o Bogu. Ale tak właściwie wewnątrz nic nie wskazuje na to, że On jest. W Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale, tutaj w tym Słowie Bożym, gdzie mamy opisane wydarzenie, przeczytam 31 i 32 werset, który niejednokrotnie czytamy i mówimy o tej niesamowicie, powiedziałbym, roli Ducha Świętego, który wskazuje nam Bóg, że nie można podeptać, nie można tutaj, tak jak mówimy, bluźnić i nie doceniać. Pan Jezus mówi, dlatego powiadam wam, każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw duchowi nie będzie odpuszczone. A jeśli by ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone. Ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym, ani w wieku przyszłym. Te wersety, które dzisiaj przytoczyłem, one tak bardzo pokazują i podkreślają ważność Ducha Świętego. I tak bardzo chciałbym, abyśmy tak mogli na nowo odświeżyć to i tak uzmysłowić sobie, jak ważna jest relacja z Duchem Świętym. Duch to życie. Jak widzimy, jak istotne jest to, abyśmy sobie z tego zdawali sprawę, ale również żyli tym. W drugim liście do Koryntian apostoł Paweł tutaj w trzecim rozdziale, drugi list do Koryntian, przeczytam dwa wersety. W trzecim rozdziale, szósty werset, a później przeczytam 17. W szóstym wersecie a Paweł mówi, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha. Bo litera zabija, lecz co? Duch zaś ożywia.
A więc możemy mieć Słowo Boże, możemy go czytać i rozpatrywać go literalnie, ale jak widzimy, Słowo Boże nam mówi, to jest śmierć. Dziwicie się? Litera zabija. Litera zabija, jeżeli my nie będziemy, tak jak widzimy, tu mieli relację z Duchem. To Duch ożywia, to Duch przynosi życie. Wielu może się nie zgodzić z tym, ale popatrzmy na 17 werset. 17 werset mówi, a Pan jest Duchem, gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. Nie zawsze ten werset trafia do naszego serca i myślę, że kiedy go usłyszymy w tym wykonaniu, w takiej parafrazie, bardziej może przemówi do naszych serc. Duch jest Panem, bo Duch jest Bogiem. Amen. Duch jest Panem, gdzie zaś Duch Pański, tam jest wolność. Duch Pański przynosi wolność. Nie dowolność, ale wolność. A więc mogę powiedzieć, że kiedy ludzie rozważają, ludzie próbują na siłę wtłoczyć w swoje sumienie słowo tylko, gdzie nie ożywia tego Duch, przynosi to śmierć. Zbaczają. Tłumaczą sobie to na wiele sposobów i szukają swojej sprawiedliwości, jak uczynił ten błąd Izrael. Ustanowił sobie własną sprawiedliwość. I bez Ducha ludzie ustanawiają sobie na podstawie Słowa Bożego własną sprawiedliwość. Na podstawie Słowa Bożego znajdziemy przeszło 1000 różnych wyznań, kościołów. I różnią się, zasadniczo się różnią. Dlaczego? Dlatego, że Duch Prawdy stoi na straży prawdy Słowa Bożego. Słowo Boże nam pokazuje, że jest On autorem Pisma. To ludzie Boży byli prowadzeni przez Ducha Świętego i stworzyli to, napisali to Słowo Boże. Skoro Duch Święty jest autorem tego, a więc On najlepiej to zna. Powtarzałem to już wielokrotnie, kiedy chodziłem do szkoły podstawowej. Język polski charakteryzował się tym, że rozważało się poezję. Ja byłem taki, może czasem nawet niegrzeczny, kiedy rozpatrywaliśmy wiersz i analizę i zadano mi pytanie, i co autor miał na myśli, to odpowiedziałem to, co mi pasowało. Nie? Ja myślę, że on to miał na myśli. Ale nie, no to źle. Jak się nie znalazłem w kanonie tego, co nauczycielka miała w książce i wszyscy uznawali, że to ten autor to miał na myśli, no to źle. To jest dwójka. Nie było o czym dyskutować. A ja mówię, a skąd pani wie, co on miał na myśli? Najlepiej by było, jak on by przyszedł i powiedział. Napisałem to, bo miałem to i to na myśli. I to by było dla mnie wiarygodne. A pani mnie pyta, co on miał na myśli, więc ja mówię, co ja myślę na ten temat, ale wcale nie uważam, że to jest dobrze. I taka sprawa jest. Kiedy Słowo Boże również czytamy, to zasadnicza rzecz jest to, żeby Duch Święty wprowadzał nas w prawdę. Aby przeprowadzał nas przez te tajniki Słowa Bożego. Abyśmy to umieli dobrze zrozumieć. Niejednokrotnie jak padają słowa i dotyczą szkół, to wielu ludzi jest zbulwersowanych. Jak możesz mówić, że szkoły są złe? Ja nie mówię, że są złe. Ale mogę powiedzieć, że najlepszą szkołą to my wiemy, jaka jest szkoła. U stóp Pana Jezusa. Najlepsza szkoła to jest, kiedy Duch Święty prowadzi i wprowadza w prawdę. Wielu ludzi w Afryce, Ameryce, Azji, na różnych kontynentach i krajach nie miało nawet Biblii. Jak ją dostali, to rarytas. Ale kto ich wprowadzał w prawdę? Duch Święty. Do dzisiaj. I mogę powiedzieć,
Mogę powiedzieć, że w wielu wypadkach nie docenia się roli Ducha Świętego. W wielu wypadkach nie wsłuchuje się w głos Ducha Świętego. Tak mało się o tym Duchu Świętym mówi. A popatrzcie z tych kilku wersetów, jak to jest ważne i istotne. Słyszeć głos Boży. Słyszeć tego, który go przynosi, a jest nim nikt inny jak Duch Święty. To jego rolą jest wprowadzać nas w prawdę. Jego rolą jest nam przypominać wszystkie słowa Pana Jezusa, żeby one w nas żyły, żeby one miały wartość i przynosiły życie. Nie komentarz, tak jak mówiłem, co ja na ten temat myślę. Bo co na ten temat ludzie myślą, studiując to słowo, to są tomy, tomy, tomy i tak dalej. Ludzie wchodzą w różne wywody filozoficzno-teologiczne, mówiąc, co na ten temat myślą. Ale ja bym zapytał, jak małe dziecko, ale co Pan Bóg na ten temat myśli? Ja myślę, że mnie rozumiecie, o co mi chodzi. Ja myślę, że to jest bardzo istotne, tym bardziej, że Bóg przemawia do nas właśnie przez Ducha Świętego. No po cóż go dał do naszego wnętrza? Żebyśmy się chwalili? To jest niesamowite, kiedy On zamieszkuje w nas i kiedy nas poucza. Kiedy czytając Słowo ożywia je. Kiedy to Słowo zaczyna żyć we mnie, dotykać. Nie jest tylko literą martwą. Lubię psalm 139. Są ulubione psalmy i niejednokrotnie, jakbyście tak spojrzeli na swoje Biblię, jak które czytacie i macie dłuższy czas, to jak je weźmiecie, to zobaczycie miejsca takie przyciemnione, przybrudzone, trochę tłuszczem. To są miejsca, do których często sięgacie, które często rozważacie. Jakbyście moją Biblię zobaczyli, to to jest jedno z tych ciemniejszych miejsc. Psalm 139. Ale chciałem tutaj przeczytać dwa wersety. 139 i 7, 8 werset. W tym psalmie tutaj, który napisał Dawid, znajdujemy wiele informacji na temat cudowności Bożego stworzenia, ale również mówi o Duchu. I 7, 8 werset mówi, dokąd ujdę przed Duchem Twoim i dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Jeśli stąpię do nieba, Ty tam jesteś. A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, i tam jesteś. Powiedziałbym, że Duch Święty jest wszędzie. Duch Święty ma naturę Bożą, a więc widzimy, że nie jest ograniczony ani czasem, ani przestrzenią. I nie można się przed Nim ukryć. Ale również jest to możliwe, że zamieszkuje we wszystkich. To jest, że jest w moim wnętrzu, że jest w Twoim wnętrzu, obojętnie jak spojrzymy i zobaczymy ludzi odrodzonych i tych, którzy są własnością Jezusa, to On jest ich wnętrzu. I widzimy, że się przed Nim nie ukryjemy. Można coś ukryć przed kolegą, przyjacielem, bratem, bo dobrze, lepiej, żeby o tym nie wiedział. Ale przed Duchem Świętym się nie da. Przed Bogiem się też nie da. On nas naprawdę widzi takimi, jakimi jesteśmy. Nawet fałsz naszej myśli, naszego serca jest dla Niego jednoznaczny i widoczny. Czytaliśmy Słowo Boże przed chwileczką, gdzie Duch Pański, tam wolność. Ponieważ Duch Boży jest wszędzie, tak jak mówiliśmy, to znaczy wolność jest wszędzie? Myślę, że nie. Myślę, że tam jest wolność, gdzie Duch Boży jest we wnętrzu człowieka, gdzie ma mieszkanie. Ten człowiek jest wolny. Natomiast miejsca tutaj
nie są wolne. To nie jest Boża wolność, gdybyśmy weszli, załóżmy, do kościoła szatańskiego. To nie jest wolność, to jest niewola. Czy w inne instytucje, które są niebożymi instytucjami. Duch Boży ma tam dostęp, ale to nie panuje tam Boża wolność. Boża wolność panuje tam, gdzie Duch Święty jest uznany za Pana. Gdzie Bóg jest uznany za Pana. Myślę, że złe zrozumienie roli Ducha Świętego i niedocenianie Jego roli dzisiaj wydaje mi się, że jest nagminne. Chciałbym, abyśmy poświęcili parę, załóżmy, naszych spotkań, mówiąc o Duchu Świętym, jak przemawia, jak dotyka naszego serca, jaką rolę odgrywa. W wielu wypadkach będzie to dla nas przypomnieniem tylko, ale chciałbym przybliżyć znaczenie i taką głębię Bożego poselstwa na temat Ducha Świętego, który jest wśród nas. Taką tęsknotę wzbudzić, że Panie, skoro jesteś we mnie, bo Duch jest też Panem. Skoro jesteś we mnie, to chcę Cię słyszeć. Chcę Cię rozumieć. Chcę żyć według tego, jak pouczenia Twojego, które mi przynosisz. Objawienia Twojego, którego mi dajesz. Myślę, że to prowadzi do jedności. Apostoł Paweł mówi o chrzcie, o jednej wierze, o jednym chrzcie, jednym duchu. Ja myślę tak, że jeżeli będziemy jednego ducha, to będziemy wtedy jedno. Nie będzie tych różnych zatargów, różnych błędnych zrozumień, różnych, powiedziałbym, nawet oskarżeń, ale doświadczali tego, gdzie Duch Pański, tam wolność. W wielu wypadkach nie uzmysławiamy sobie tak naprawdę, że Duch Święty jest osobą. I to czasem przyjmiemy, ale to jest takie, wiecie, bardziej osobą, że przybliżamy go do natury Bogiem, człowieka, przepraszam. Ale on jest Bogiem. I tak jakbyśmy powiedzieli, widzieli Pana Jezusa w postaci ludzkiej, tak widzimy, że Ducha Bożego w postaci ludzkiej nie widzimy. Dzisiejszy Kościół potrzebuje tego, co miał pierwotny Kościół. A więc realnej obecności i działania Ducha Bożego wśród zgromadzonych. Brakuje nam tej bliskiej społeczności, tej więzi z Duchem Świętym. Możecie się nie zgodzić ze mną, ale powiem wam szczerze, że tęsknię za tym i obserwując to wszystko, widzę to w takich barwach. Za mało jest Ducha Świętego, za mało jest, że słyszymy głos Ducha Świętego, Jego pouczenia na wzór pierwszego Kościoła. O wiele mniej problemów byśmy mieli w naszym życiu i tym codziennym, w naszym prywatnym, jak i w tym, zwłaszcza w społeczności dzieci Bożych, w Kościele Jezusa Chrystusa. Chciałbym, abyśmy spojrzeli jak urywki, tylko jak pierwszy Kościół żył i jak polegał na Duchu Świętym. Co nam Księga Dziejów Apostolskich mówi po odejściu Pana Jezusa, mówiąc o roli, jaką odgrywał Duch Święty w tym pierwotnym Kościele. Prześledźmy, mamy trochę czasu i tak dla przypomnienia tylko prześledzimy kilkanaście wersetów, ale zobaczymy, w jakiej przestrzeni, w jakiej płaszczyźnie Kościół miał relacje i polegał na Duchu Świętym. Weźmy Dzieje Apostolskie i od 5 rozdziału będę czytał, już nie będę przypominał wydarzeń, które były w dniu zesłania Ducha Świętego i później działania, jakie tutaj było
prezentowane przez Piotra, który głosi kazanie. Później widzimy życie chrześcijańskiego zboru, jak przebywał i to uzdrowienie chorego. Ale zaczniemy od 5 rozdziału i tutaj 3 werset, kiedy jest mowa o Ananiaszu i Safirze. I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Widzimy, że Piotr miał rozeznanie. To nie miał z krwi i ciała rozeznania i objawienia, ale dostał duchowe zrozumienie i objawienie tego, że Ananiasz posłuchał podszeptów szatana i widzimy tutaj, że okłamał Ducha Świętego swoją postawą. I Duch Święty to wyciągnął na jaźnię. 9 werset tego 5 wersetu mówi dalej Piotr do żony tutaj Safiry. I odezwał się Piotr. Oczywiście żony Ananiasza, nie Piotra. A Piotr do niej: dlaczego zmówiliście się, by kusić Ducha Pańskiego? Oto nogi tych, którzy pogrzebali męża twego, są u drzwi i ciebie wyniosą. A więc widzimy, że to odkrycie tej nieszczerości Ananiasza i Safiry, tego kłamstwa, objawił Duch Boży Piotrowi, który mógł w tym momencie to obnażyć, ten fałsz. Popatrzmy 32 werset 5 rozdziału Dziejów Apostolskich. A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy mu są posłuszni. Duch Święty jest tym, który świadczy o Jezusie. I widzimy, że Duch Święty jest po to dany, że widzimy, on to przytacza, że tak się dzieje. Ten Kościół to przeżywa. W tym Kościele Duch Święty działa i objawia. I ci, którzy są mu posłuszni, mają Ducha Świętego i widzimy, że Duch wprowadza ich w prawdę. Duch Święty żyje i przynosi życie i objawia im to. W 7 rozdziale mamy opisaną mowę Szczepana. W 7 rozdziale i w 51 wersecie mamy słowa, które mówił Szczepan. Ludzie twardego karku i opornych sercu i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy. A więc widzimy, że po pierwsze, żeby się sprzeciwić Duchowi Świętemu, to muszę najpierw wiedzieć, co ten Duch Święty powiedział. Co Duch objawił. I w tym momencie sprzeciwiam się. A więc to objawienie musiało być objawieniem duchowym, które Duch Święty dał. 11 rozdział Dziejów Apostolskich, jak patrzymy na fragment tutaj życia Kościoła, w 11 rozdziale, przypomnę, 12 werset, który nam mówi: i powiedział mi Duch, abym z nimi poszedł bez wahania. Poszło też ze mną i tych 6 braci i tak przyszliśmy do domu owego męża. Mowa jest o domu Korneliusza. Apostoł Piotr tłumaczy się, dlaczego poszedł do pogan i zdaje sprawozdanie z tego, skąd się tam znalazł, co mówił i co Bóg nagle uczynił w domu Korneliusza. I wyraźnie mówi: i powiedział mi Duch. A więc widzimy, że tutaj w tym momencie Paweł otrzymuje duchowe objawienie. Duch do niego przemówił. On nie ma wątpliwości, że to Duch powiedział. A więc dokładnie rozeznawał jego głos, który do niego przemawiał. 28 werset tego naszego 11 rozdziału Dziejów Apostolskich i tutaj Słowo Boże nam mówi. I powstał jeden z nich imieniem Agabus i przepowiedział natchniony przez Ducha, że nastanie głód wielki na całym świecie. Nastał on też za Klaudiusza.
A więc widzimy, że prorok również jest prowadzony przez Ducha. Tutaj widzimy, że Agabus natchniony, ten, który dostał właśnie objawienie i poruszenie duchowe, gdzie Duch Święty mu przekazuje to Boże poselstwo, które ma przekazać Kościołowi. 13 rozdział Dziejów Apostolskich. I tutaj w tym fragmencie przeczytam 4 werset. Znamy powołanie apostoła Pawła i Barnaby w zborze w Antiochii. I 4 werset nam mówi: a oni wysłani przez Ducha Świętego udali się do Seleucji, stamtąd zaś odpłynęli na Cypr. A więc widzimy, że po pierwsze wybór apostoła Pawła, znaczy powołanie Pawła i Barnaby na apostołów odbyło się w oparciu o objawienie Ducha Świętego. I widzimy, że wysłał ich Duch Święty i oni, wiedząc, pouczeni Duchem Świętym, udali się do Seleucji, stamtąd znowu popłynęli na Cypr. Duch Święty ich prowadził. Widzimy tutaj 15 rozdział. 15 rozdział Dziejów Apostolskich i 28 werset. W tym fragmencie Słowa Bożego redagują list do pogan. I 28 werset tak bardzo potwierdza to relację tych, którzy do pogan pisali, ale przede wszystkim słuchali Ducha Świętego. I 28 werset mówi: postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my. Na jakiej podstawie oni to powiedzieli? Tak, żeby uwiarygodnić swoje poselstwo? Nie, Kościół żył w bliskiej relacji z Duchem Świętym i dobrze o tym wiedzieli i umieli rozróżnić Jego głos. I kiedy Duch Święty im objawił prawdę, to napisali to, ten list do pogan, te zalecenia i wyraźnie to potwierdzili. My tutaj postanowiliśmy, Duch Święty i my, i wysyłamy do was pewne polecenia, zalecenia, które Bóg chce, abyście wprowadzili w życie. 16 rozdział Dziejów Apostolskich, przeczytam 6 i 7 werset. Podróż Pawła, czytałem już ten werset mówiąc o działaniu właśnie Ducha Świętego, który przeszkodził im. I przeszli przez frygijską i galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. A gdy przyszli ku Mizji, chcieli pójść do Bityni, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im. No tak jak mówiłem, Duch Święty nie postawił barykady przed nimi, albo szlabanu nie dał, nie wolno wchodzić, strefa zakazana. On im to duchowo objawił. I oni ten głos usłyszeli. Widzimy, że ta reakcja tutaj, załóżmy, i ta relacja tej bliskości z Duchem Świętym była bardzo bliska, była bardzo gorąca. Kiedy my spojrzymy na 18 werset Dziejów Apostolskich i przeczytam, jak Paweł przebywał w Koryncie, 18 i 5 werset. Kiedy jednak Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł oddał się całkowicie Słowu, przedkładając Żydom świadectwa, że Jezus jest Chrystusem. Widzimy, że Paweł zawsze oddał się całkowicie pod władanie Ducha Świętego i prowadzony tym Duchem Świętym widzimy tą moc Słowa, którą głosił jako Słowo Boże. Jak świadczył o Jezusie Chrystusie, będąc w tej bliskiej relacji z Duchem Świętym, który go pouczał i prowadził. 19 rozdział Dziejów Apostolskich mówi nam również Pawła, który spotyka niektórych uczniów. I kiedy widzimy, byli to uczniowie Jana Chrzciciela, kiedy apostoł Paweł również
mówi im o różnicy między chrztem Janowym a chrztem chrześcijańskim. I kiedy ten brak, który oni mieli, uzupełnia bardzo pouczający werset i ważny. 19 rozdział i 2 werset mówi nam: rzekł do nich, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to: nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Jestem przekonany, że Paweł, kiedy z nimi rozmawiał, Duch mu objawił pewne braki, które wskazywały, że miał wątpliwości, czy oni w ogóle mają tutaj coś do czynienia z Duchem Świętym, że prowadzi ich Duch Święty. I widzimy tutaj później, jak 6 werset nam mówi, jak gdy Paweł włożył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. A więc dostąpili tego, że Duch Święty zamieszkał w ich wnętrzu i ich ciało stało się świątynią Ducha Świętego. 21 werset tego 19 rozdziału mówi nam: po tych wydarzeniach postanowił Paweł za sprawą Ducha udać się poprzez Macedonię i Achaję do Jerozolimy, mówiąc: potem, gdy tam będę, muszę i Rzym zobaczyć. A więc widzimy znowu to pouczenie, to objawienie, które Paweł otrzymał od Ducha i dokładnie wiedział, że to Duch. To nie jego myśli, to nie jego chcenie. To nie to jego, że on teraz tam chce się pokazać, albo tam iść, albo zwiedzić. Ale wyraźnie mówi, podkreśla, to Duch Święty mi powiedział. To Duch Święty mi objawił. Jakże te wersety, które na początku czytałem, a które wskazywały o roli i miejscu Ducha Świętego w naszym życiu, znajdują potwierdzenie w życiu tego pierwszego Kościoła. Jakże my powinniśmy tęsknić za tym, żeby taką mieć bliską relację z Duchem Świętym i słyszeć Jego głos, słyszeć Jego pouczenie, słyszeć Jego prowadzenie. 20 rozdział, 23 werset. Prócz tego, o czym mnie Duch... Muszę 22 też przeczytać. Apostoł Paweł mówi: i oto teraz, zniewolony przez Ducha, idę do Jerozolimy, nie wiedząc, co mnie tam spotka. Prócz tego, o czym mnie Duch Święty w każdym mieście upewnia, że mnie czekają więzy i uciski. 28 werset apostoł Paweł mówi: miejcie pieczę o samych siebie i o całą czodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Powołanie. Powołanie, które odkrywa i objawia Duch Święty tych, którzy to powołanie mieli otrzymać przez Boga. To Bóg powołuje. On to objawia. Jak widzimy te służby, 5 służb, które mamy wymienione w Słowie Bożym, to szczególne działanie i postanowienie Boże, gdzie On wyznacza i namaszcza tych, którzy mają prowadzić Kościół Boży, ale który również daje namaszczenie i prawo do tego, aby oni później czynili uczniów i wyznaczali innych do poszczególnych służb w ciele Jezusa Chrystusa, w Kościele Bożym. Widzimy tych kilkanaście wersetów, które przytoczyłem, a które mówią o takiej bliskiej relacji i działaniu Ducha Świętego w pierwszym Kościele. Czy doświadczasz tego, bracie i siostro? Czy możemy powiedzieć, że to jest tak bliskie naszemu życiu i doświadczamy tego? Na pewno jest to wyzwanie, które mówi o tym, abyśmy zweryfikowali ten stan naszego serca. Abyśmy spojrzeli uczciwie na to, jak Duch Święty dzisiaj w nas objawia, jak my
współpracujemy z Duchem Świętym, słuchując się w Jego głos i chodząc w tym momencie w Bożym objawieniu, wypełniając Jego wolę. Myślę, że to nie będzie stracony czas, kiedy przejdziemy przez pewne fragmenty Pisma, które pokazują nam o roli Ducha Świętego. My również dzisiaj stoimy przed wyborem starszych. Moim pragnieniem serca jest to, aby ten wybór nie był z ciała, bo ten mi się podoba albo nie podoba. Ten jest ładny, a ten jest nieładny, ten ładnie mówi. Ale żeby to był wybór, na który wskaże sam Pan poprzez Ducha Świętego. Abyśmy mieli serca otwarte na Jego działanie. Abyśmy mieli serca wrażliwe i czułe, żeby z Nim mieć bliską społeczność. Czego wszystkim i sobie bardzo życzę. Amen.